Lustro dla wszystkich zakochanych, niezależnie czy poznaliście się dopiero, czy jesteście już ze sobą, czy jesteście już długo ze sobą, czy macie kontakt, czy nie macie. Lustro dla Twojej osoby ukochanej, to jest strona lewa, i Ciebie, osoba pytająca, strona prawa. Te same dwie talie Lenormanda i po środku mamy karty Tarota, co Was łączy. Więc, kochani, już karty sobie potasowałam, rozłożyłam i zaczynamy. Oczywiście Was witam wszystkich serdecznie i zapraszam oczywiście do nowych subskrypcji, komentarzy, lajków. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę osobistą, indywidualną. Ja Wam oczywiście wyślę warunki takiej wróżby i chętnie Wam prywatnie powróżę. Zapraszam i zaczynamy, kochani. Więc Wasze myśli, uczucia i zamiary. Wasze myśli, osoba pytająca. Zaraz powiedziałam, Wasza osoba ukochana i Wy. Dobrze, zaczynamy od Waszej osoby ukochanej. Czyli osoba ukochana, myśli osoby ukochanej w ten sposób. Myśli osoby ukochanej to, że się między Wami wszystko jeszcze dobrze ułoży, że się Wasza relacja dobrze rozwinie, że będziecie mogli sobie zaufać, być w stosunku do siebie wierni, lojalni, przyjaźni, zaufani właśnie, będziecie mogli się wspierać, liczyć na siebie. Ta osoba myśli tutaj zbudować, widzę, taki przyjacielski fundament zaufania i po prostu chce być lojalna, wierna. Ta osoba ma w myślach tutaj coś, co ma się rozwinąć pozytywnego, pomimo może jakichś problemów w chmur, ale chce, by się rozwinęło tutaj wszystko pięknie, pozytywnie, ponieważ widzimy słońce na horyzoncie. Wy, osoba pytająca, chcecie miłości. Miłości, szczęścia, dualności, związku, relacji. Chcecie tylko i wyłącznie być z tą osobą Waszą, o którą pytacie, ukochaną, szczęśliwi. Chcecie mieć romantyczny czas, chcecie miłości, miłości, miłości pragniecie i to macie w głowie, miłość. Teraz schodzimy w sferę uczuciową. Wasza osoba ukochana myśli, że będzie miała spełnienie marzeń z Wami, że będzie mogła rozwinąć głębsze uczucia, że przyszłość z Wami będzie piękna, wymarzona, że będzie radosna, piękna, wręcz tutaj spełnienie wszystkich marzeń, tak? Że będzie mogła rozwinąć do Was głębsze uczucia, że będzie być może piękny balans, harmonia, będzie tutaj rodzinna atmosfera, że będzie piękny seks, intymność. Przede wszystkim być może czuje ta osoba do Was wielkie pociąganie, pożądanie, namiętność, chemię. Być może po prostu czuje ta osoba, że może z Wami być w harmonii, w miłości, w balansie. Także bardzo piękne, głębokie, pozytywne uczucia. I u Was, kochana osobo, u Was, kochana osobo pytająca, to przede wszystkim niejasność sytuacji, niejasność emocjonalna, niejasność uczuć. Blokujecie uczucia, nie wiem, uciekacie, chowacie się przed uczuciami, emocjami, macie jakiś zamęt emocjonalny, może jakieś lęki, boicie się otworzyć tutaj na uczucia i nie wiem, izolujecie się, być może utrudniacie, być może uciekacie tutaj do samotności, do izolacji, do separacji i utrudniacie właśnie rozwój tych uczuć lub blokujecie uczucia do tej osoby. Zamiary Waszej osoby ukochanej
Wow, tutaj też jakieś problemy, niejasne zamiary, niejasne jeszcze plany, ale to się jeszcze może wyjaśnić, rozjaśnić, może się pozytywnie rozwinąć, ale będą jakieś opóźnienia i problemy. Opóźnienia i problemy, albo jakaś eks może tego waszego, nie wiem, waszej osoby ukochanej, jakaś eks, która będzie tutaj się wtrącać, utrudniać, być może, nie wiem, intrygować. Być może jakieś będą zawikłania, komplikacje, lęki, problemy, które będziecie musieli usunąć. Słońce oczywiście mówi tutaj o tym, że być może uda się właśnie pokonanie tych komplikacji, niemniej jednak będą jakieś opóźnienia, jakieś tutaj problemy. Wasze zamiary, osobo pytająca, tutaj jest śmierć i ten mężczyzna oraz kosa, no bardzo jakieś takie przykre tej karty. Nie wiem, jakbyście po pierwsze mieli blokady, bali się, że ta osoba was zrani czymś, zachowaniem, czy jakimś, nie wiem, słowami, czy no po prostu, że was zrani, lub po prostu myślicie też, żeby być może zerwać ten związek, zakończyć, bo nie jesteście pewni, bo może się boicie. Nie jesteście pewni jego prawdomówności, uczuć, nie wiecie, czy można mu zaufać, i tutaj jakby myślicie, żeby to zakończyć, że tutaj coś, nie wiem, nie pasuje wam jakby, albo wymaga ta relacja wielkiej transformacji, wielkiej transformacji, wielkiej zmiany na lepsze, ponieważ tutaj, nie wiem, coś was rani lub macie lęki. Jak te lęki się włączają, to chcecie zerwać, od razu zakończyć tą relację. Nie wiecie, co zrobić, borykacie się, widzę. Jakie karty się powtarzają w tym lustrze? To jest oczywiście karta tych chmur. Karta tych chmur, która mówi niewątpliwie po obu stronach lustra waszego o problemach, o niejasnościach, nieklarowności sytuacji, o jakichś problemach, które trzeba wyjaśnić, tak? Także też może emocjonalnym zamieszaniu, niepewności emocjonalnej, nieklarowności emocjonalnej, w którą stronę to może się rozwinąć. Nieklarowne tutaj zamiary, nieklarowne uczucia. Tylko ta karta się powtarza. Natomiast tarot, co was łączy? Łączy was, że chcecie zaryzykować, że chcecie pójść w tą przygodę, ale oboje musicie to traktować trochę lżej. I że chcecie zacząć coś od początku, tutaj jest zero, czyli zaczynacie cykl od początku, być może relację od początku, ale oboje traktujecie to na razie niezobowiązująco, lekko, przygodowo. I być może z tego rozwinie się tutaj, myślicie, coś stabilnego, być może się rozwinie, być może nie, być może uda się, być może nie. Tutaj mamy takie jeszcze obiekcje, niejasność sytuacji właśnie. Ale as monet mówi na pewno o tym, że jest szansa na szczęście, jest szansa na stabilny związek, na nowy początek, na nową relację, na nowe partnerstwo, tak? Które oboje chcecie mieć normalne, stabilne. Także tutaj jest na pewno szansa, by coś zbudować, co będzie oparte na przyjaźni, lojalności, zaufaniu, wierności, ale jest wasze osoba pytająca, zamiary są jakieś tej trudne z tą kosą, tak? Jakbyście chcieli cały czas zerwać, zakończyć, uciec, boicie się, że to was zrani, ten związek, ta relacja, ta osoba, macie jakieś obiekcje, chcecie zakańczać, blokować. Dużo lęków tutaj, blokad, bardzo duże blokady emocjonalne u was, osoba pytająca, pomimo tego, że w głowie macie pragnienie miłości, pragnienie być szczęśliwym, ale w sercu i w zamiarach macie potężne i to naprawdę poważne blokady i lęki. No i tutaj pokażą się rzeczywiście jakieś komplikacje lub jakaś inna kobieta czy eks, która będzie się mieszać, która będzie utrudniać, przez co będą opóźnienia, problemy, konflikty, być może sprzeczki, ale tutaj słońce mówi o tym, że wszystko jest do wyjaśnienia. Wszystko się może jeszcze tutaj pozytywnie rozwinąć. Dziękuję Wam, kochani.
takie lustro na dzisiaj i życzę Wam oczywiście, żeby te problemy, komplikacje tutaj się wyjaśniły i żeby te Wasze blokady tutaj się rozwiązały. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.